witamy serdecznie z Welkowen. Jesteśmy tu silną grupą. Modlimy się do Pana Boga oraz do Najświętszej Maryi Panny, Należańców. Prosimy o dary za wszystkie nienarodzone dzieci. Prosimy o łaski Boże. Jesteśmy tutaj wszyscy co miesiąc, jak wspomniałem. Ja mogę dodać ze swojej strony, że jestem tutaj na tym świecie tylko dlatego, że ktoś kiedyś, nie wiem kto, wymodlił moje życie. Miałem być abortowany. Moja mama powiedziała decyzję, że nie urodzi. Mogę tylko chwalić Boga, dziękować. I teraz swoją osobą jestem również tutaj, wspieram na ile mogę. Wraz z chłopakami na męskie różańcu. Ten szczytny cel, jakim jest Pro-Life. Serdecznie Was wszystkich zapraszamy do łączenia się w naszej modlitwie, do dołączenia do naszej tutaj inicjatywy, jak gdyby za życiem. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy z Holandii. Dziękujemy, że jesteście z nami. Piękna Pani Guadalupe, Matko czysta, Panno święta, ratuj Twe bezbronne dzieci, Tyś bez grzechu jest poczęta. Nosisz Syna w swoim łonie, choć dziś świat temu zaprzecza. Weź te dzieci w swoje dłonie, Matko Boża i Człowiecza. Nosisz Syna w swoim łonie, choć dziś świat temu zaprzecza. Weź te dzieci w swoje dłonie. Spójrz na losy Twoich dzieci, świat dziś życie im odbiera, a Ty jesteś Matką życia, ocal życie ich, Maryjo. Tyś patronką wszystkich matek, które skarb ten w sobie noszą. Tyś patronką wszystkich matek, które skarb ten w sobie noszą. Dodaj siły i odwagi, chwilę zwątpię przyjdź z pomocą. Zawsze życia od poczęcia.